Czy szczerość zawsze popłaca? Pogadamy, zobaczymy. Ja nazywam się Patryk Wołosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marianna Schreiber. Cześć. Cześć, bardzo miło, dzień dobry Państwu. Marianna, niedługo idziesz do wojska. Tak, już za kilka dni. Stresujesz się? Trochę tak, trochę się stresuję. Czym dokładnie? Tym, że... właściwie z jednej strony nie powinnam się stresować, bo już byłam. Minął równo rok, bo tak naprawdę przysięgę złożyłam 18 marca. Ale właśnie może dlatego, że już byłam, to trochę się stresuję. Też myślę, że jestem trochę inną osobą. Przez ten rok dużo się w moim życiu zmieniło. No i pewnie dlatego ten lekki stres mi towarzyszy. Ale mimo wszystko wiesz, czego oczekiwać od tych dni spędzonych w wojsku? Myślę, że tak. No na pewno nie będzie łatwo. Mówiłaś chyba jakiś czas temu, że nie popełnisz błędów, które popełniłaś ostatnim razem. Chyba chodziło o dostęp do social mediów, tak? No dostępem. No na pewno mogłam jakby zapytać pewnie, bardziej się posłuchać. Teraz już właśnie otrzymałam telefon też z wojska, więc z jednostki i mamy już ustalone pewne szczegóły tutaj działania, więc już wiem, co mogę robić, czego mam nie robić i na pewno jak coś się pojawi na moich social mediach, to będzie to tylko za przyzwoleniem jednostki, nie inaczej. Okej, czyli będziesz to przepuszczała przez filtr. Czego oczekujesz od tego wojska? Od tej jednostki czy w ogóle od wojska? W ogóle od swojej przygody z wojskiem. Tego, że będzie częścią mojego życia. Tego, że będę mogła służyć ojczyźnie nie tylko na chwilę. Czyli to jest już rozpatrywane w kategorii kariery wojskowej. Znaczy ja na pewno nie myślę w ten sposób, że pójdę i tak jak wiele osób mówi, że nie wiem, ja nie potrzebuję sobie podbudowywać zasięgów. Uważam, że jeżeli to wychodzi przy okazji, czyli na przykład, nie wiem, jednostka może pokazać, że ja jako żołnierz coś robię, tak? Mhm. I ja mogę pokazać jednostkę czy Wojsko Polskie właśnie w jakiejś kwestii, czy też właśnie wiem, że wiele osób też za mną zapisało się na te szkolenia, no to super, tak? Ale nie na takiej zasadzie, że ja będę się na tym promowała, czy cokolwiek innego, więc tak, to nie. Czyli masz też nadzieję, że przysłużysz się trochę wojsku, tak? Będziesz się promować, będziesz promować świadomość tego, że można wybrać tę ścieżkę. Myślę, że tak. Pamiętam właśnie w zeszłym roku blisko kilkaset osób pisało do mnie prywatne wiadomości, że obserwując mój profil same zgłosiły się na szkolenie, że się bały, że nie wiedziały właśnie jak to jest i że dzięki mnie się dowiedziały, dzięki temu co ja też opowiadałam i tak dalej, więc fajnie. Ja się bardzo cieszę, bo czym więcej osób też będzie chciało służyć naszej ojczyźnie, tym lepiej, tak? Szczególnie właśnie szapoba dla wszystkich kobiet, które służą. A w jaki sposób zaczęłaś? W jaki sposób trafiłaś do wojska? Bo masz za sobą szkolenie wojskowe. Tu są pewne takie zawirowania, ponieważ pamiętam, że ja się wypowiedziałam w mediach społecznościowych. Tam był bardzo duży bunt młodych mężczyzn, którzy mówili, że nie oddaliby życia za ojczyznę, że nie zgłosiliby się na szkolenie wojskowe, bo dlaczego? Dla tego rządu i dla tego kraju to nie i tak dalej. Ja się bardzo wtedy zdenerwowałam. Ja jestem patriotką. Ja wiem, że wiele osób patrzy na mnie, myśli sobie, jaka szyja patriotka. No można inaczej wyglądać, a co innego mieć w sercu i nie można ludzi w ten sposób oceniać. Ja jestem patriotką I po prostu bardzo mnie to poruszyło i wtedy napisałam w swoich mediach społecznościowych, tak, że jest to skandal i że gdybym ja sama mogła, to bym jako kobieta poszła, tak? No i wtedy właśnie internauci, no to jak tak, no to pokaż nam, że ten. To się zaczęło rozwijać i ja po prostu to poczułam. Poczułam to i chciałam bardzo być w tym wojsku. No, nie wiem, poczułam, że to jest moje miejsce, że mi to daje jakąś dodatkową siłę, że nauczyło mnie pracy w grupie, w ogóle takiej większej jeszcze odpowiedzialności niż miałam. Takiej pokory mi to dużo też dało. Znaczy, cały czas mi jest jej potrzeba. Czyli zrobiłaś to trochę z przekory. Na początku tak, przyznaję się bez bicia, ale później właśnie poczułam, że to jest to, że to jest coś, co ja czuję, coś, co ja chcę robić, coś, co mi się podoba i tyle. Myślałaś w ogóle, że tak potoczy się twoja przygoda z show biznesem? Nie, myślę, że część to jest dzieło przypadku. Okej, ile jest przypadków w twojej show biznesowej drodze? No jakieś 40%.
liczyłaś na to, że zostaniesz w showbizie na dłużej? Ja jestem wciągana cały czas w to, tak? W sensie mam jakieś propozycje, tutaj to zrób, tu cię zapraszamy i tak dalej. Ja świadomie rezygnuję z części tych działań. To, czego się podejmuje, jest moją świadomą, przemyślaną decyzją. Bo też jakby wiem, co ja czuję, wiem, czego potrzebuję i wiem, co ja chcę robić. I też jakby mi nie zależy na tym, żeby chodzić na jakieś ścianki i tak dalej i podejmować się jakichś działań, które nic mi nie przynoszą. Począwszy od rzeczy dobrych, które mogę przekazać ludziom, skończywszy na pieniądzach. Prosto. Czyli nie czujesz się Nie chodzi o sam zasięg. No, naprawdę zasięg można budować na różne sposoby. Ja nie potrzebuję tego budować w jakiś tam taki sposób, o jakim ty mówisz. Nie, nie czuję się celebrytką. Wiem, że wiele osób mnie tak nazywa, ale naprawdę, no ja mówię, no nie występuję w Tańcu z Gwiazdami, chociaż to ja jestem największą gwiazdą, nie no, żartuję, ale wiesz, no po prostu całkiem poważnie nie czuję się celebrytką, ponieważ nie robię rzeczy, które miałyby o tym świadczyć, po prostu. Mhm. Robię rzeczy, które są wyświetlane, ja jestem wyświetlana i jakieś media o mnie piszą, okej, ale to nie znaczy, że ja jestem jakby celebrytką, tak? Czyli nigdy nie szukałaś tego wejścia do show biznesu? Nie, to nie jest tak, że nigdy nie szukałam, tak, bo to takie Kuba Wojewódzki powiedział, Marianna, co ty, no. Nie, to nie jest tak, że nie szukałam. Ja może, być może szukałam, ale zobaczyłam i obrałam trochę inną drogę i uważam, że słuszną. Ale zniechęcił cię show biznes? Zniechęciła cię rozpoznawalność? Czy po prostu zmieniłaś się jako człowiek i postanowiłaś pójść w inną stronę? Znaczy, ja mam świadomość, że ta moja rozpoznawalność, ona jakby rośnie, ona się rozwija poprzez te działania, których ja się podejmuję. Mhm. Same freak fighty, one jakby mi dały największy zastrzyk tej popularności. To, że na przykład, nie wiem, nie tylko powiedzmy mainstreamowe media mnie znają, nie tylko, że kojarzą mnie osoby interesujące się polityką, tak, ale właśnie to, że docieram do wielu młodych ludzi, tak, i tak dalej. No to na pewno, tak, że właśnie połączyłam trochę te dwa światy, tak, świat freak fightów i ten świat, z którego ja tam przyszłam po prostu. I mam świadomość tego, a z drugiej strony wiadomo, że człowiek chce tego sukcesu, tej popularności, ale też musi po prostu nauczyć się to udźwignąć i to nie jest proste. Nie jest to proste udźwignąć, szczególnie jak właśnie każdy kawałek twojego życia jest opisywany w mediach i ty czasami wstajesz rano i czytasz, że no w twoim życiu coś się dzieje i to czasami to jest bardzo takie przybijające, takie no, że wolałbyś, żeby tego nie było. Wolałbyś mieć to wszystko, ale żeby te media aż tak nie wchodziły w to twoje życie. Ktoś powie, że ja to wyświetlam sama w taki sposób. Ja wyświetlam to do pewnych granic. Takie wchodzenie z butami w moje życie, szczególnie prywatne, jest bardzo trudne. No więc na pewno czym bardziej człowiek jest popularny, tym bardziej jest wyświetlany i to na pewno jest minus tej popularności. No tak, ty się cieszysz sporym zainteresowaniem mediów. W zasadzie od samego początku, tak? No, wyszłaś od modelingu poprzez świat polityki, teraz wojsko, freak fighty. Czy zmieniło się twoje podejście teraz do polityki? Zmieniło się bardzo i po prostu pod względem tego, że się w nią angażowałam i pod względem prywatnym moje podejście w ogóle do polityki, do poszczególnych partii politycznych bardzo się zmieniło. Bardzo się zmieniło i czasami żałuję, że ja po prostu wypowiadałam się na różne tematy cały czas ucząc się tego, i nie wiedząc, co to do końca jest. Bo dzisiaj właśnie wiele osób może zarzucić mi hipokryzję, bo ja zmieniam zdanie, bo coś, a ja po prostu wypowiadałam się na te tematy, nie wiedząc, czym to do końca jest. I kiedy się dowiedziałam, no to po prostu już ciężko cokolwiek jest komentować. No tak, ta zmienność twoja jest poniekąd wpisana w twoją obecność w mediach społecznościowych. Tak, no tak, nigdy już jej nie ukrywałaś. Myślisz, że to jest atut, czy bardziej przeszkoda? Z jednej strony to jest atut. Dlaczego? Dlatego, że ja wielokrotnie też powtarzam moim widzom, że oni mają okazję obserwować, jak normalni ludzie funkcjonują, że ludzie popełniają błędy, że się uczą na tych błędach, że czasami robią głupie rzeczy, że potem starają się ich nie robić. I ja to wszystko robię publicznie, niestety, ale publicznie też staram się pokazywać, że dążę do tego, by je naprawiać, by się czegoś nauczyć i tak dalej. Wiem, że ludzie czasami wolą obserwować osoby, które są idealne, które się
się zachowują idealnie, które nigdy nie popełniają błędów, w których związki są zawsze takie, że ludzie się kochają, że po 20 latach związków cały czas są kwiaty i nigdy nie ma kłótni i tak dalej. Ja nie wierzę w takie rzeczy i znam wiele osób, które pokazują to na pozór i po prostu nie wierzę w to. I dlatego ja jestem inna, ja jestem szczera i za to po prostu przez to, że popełniam te błędy i pokazuję, jaka jestem, że czasami płaczę i czasami jestem smutna i czasami jestem znerwowana, a czasami jestem szczęśliwa do rozpuku, to wiele osób mnie gani za to, ale po prostu też wiem, że wiele osób mnie za to szanuje, że właśnie ja się nie wstydzę przyznać do tego. Uważam, że szczerość, otwartość to są takie cechy, których oczekuje się w kontaktach prywatnych, nie? I no tak, dokładnie. I też na przykład ja po prostu widzę nieraz są takie związki gdzieś tam na TikTokach czy na Instagramach pokazywane, jak to zawsze jest super, idealnie, nie wiadomo jak. Ludzie to obserwują i doszukują się u siebie w związkach, że kurczę, ja tak nie mam. Że coś jest ze mną nie tak albo z moim partnerem, no bo my się tak ciągle nie kochamy, w sensie nie pokazujemy tego, tak i tak dalej, to coś jest nie tak, a potem się okazuje, że ci ludzie się kłócili, że ci ludzie i tak dalej, i wielkie rozstanie i o co chodzi. No po prostu lepiej pokazać się szczerym, niż potem tłumaczyć się w mediach, że a to nie było tak, a to nie było siak. No tak, mam wrażenie, może mylne, że jak się buduje jakiś fanbase, to w pewnym momencie ta szczerość idzie do szuflady, bo to się po prostu opłaca. Być może tak, ale to jest po prostu okropne oszukiwanie ludzi i tyle. I tak często robią politycy i to jest szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o wiarę, o jakieś tam poglądy, o jakieś wartości. I to jest bardzo przykre dla mnie. To jest bardzo przykre. Ja wolałabym, żeby na przykład taki polityk powiedział, pomyliłem się, nie wiem, mówię wam, że na przykład wierzę, ale nie chodzę do kościoła, powiedzmy, wtedy, kiedy trzeba, czy coś. Jakby ja bym bardziej szanowała takich ludzi, niż po prostu wiedziała potem, że ktoś okłamał mnie jako widza, jako powiedzmy, no po prostu. Czyli wiara jest używana twoim zdaniem w sposób instrumentalny? Nie, to jest wrzucanie wszystkich do jednego worka. Absolutnie nie, nie uważam tak. Uważam po prostu, że są osoby, które tak robią i to jest dla mnie przykre. Ja ostatnio o tym pisałam nawet, że wiara właśnie, czy pewne wartości są wykorzystywane dla osiągania pewnych celów i że tak nie powinno być. I mi też się zdarzyło wstawić zdjęcie na przykład, nie wiem, z Częstochowy, tak, i tak dalej, ale ja mówię wprost, tak, mam potrzebę, nie wiem, podziękować za coś Bogu i po prostu jadę i po prostu to robię, tak, i ja już jestem taka i taki jest mój content, że wrzucam te zdjęcia, nie wiem, mam jakąś swoją aktywność i tak to pokazuję, co nie znaczy, że na czymś się buduję po prostu, tak. Okej, mogę powiedzieć, że buduję się na freak fightach, no też po to tam jestem, żeby jakby coś budować, czyli budować na przykład swój rozwój sportowy, ale też przekazać coś ludziom. Pokazać, naświetlić, że ja jestem taka, ktoś jest taki i zobaczcie, jaka jest różnica między nami. Można tak na przykład, tak? To jest dla mnie budowanie się pozytywne. Jak już jesteśmy przy freak fightach, w jaki sposób tam trafiłaś? W sposób też dość kontrowersyjny i też zmienny, żeby nie odbiegać za daleko od tego początku naszej rozmowy. Ja po prostu wyrażałam się negatywnie na temat jednej z walk, która się odbyła w zeszłym roku, w październiku. I tak to się zaczęło. Okej, okay, czyli tak konfliktowo. Konfliktowo się zaczęło, dokładnie. Łatwo ci się było tam odnaleźć? No bo nigdy nie ukrywałaś w przeszłości, że miałaś niezbyt dobre zdanie o tego typu walkach. I co się zmieniło, że w pewnym momencie postanowiłaś, Bo to poznałam, bo miałam takie samo zdanie, jakie mają ludzie, którzy mnie krytykują. Takie samo, naprawdę. I ja po prostu zobaczyłam to od środka i przekonałam się, owszem, że są osoby, których nie powinno tam być, powiedzmy, są zachowania, które mi się nie podobają, są osoby, z którymi ja bym przy jednym stole nie usiadła, ale że jest to ogólnie miejsce, co do którego ja się pomyliłam po prostu, bo oceniałam je źle, bo widzę, że jest tam wielu sportowców, wielu bokserów. Jest mi trudno czasami tam być, tak, bo też jestem na pewno oceniana bardzo krytycznie przez niektórych uczestników, tak, i tak dalej. No ale wiadomo, my jesteśmy wolnymi ludźmi, mamy do tego prawo, żeby kogoś oceniać, wyrazić jakieś swoje zdanie, tak jak ja wyrażam, sobie na to pozwalam, tak ktoś inny ma do tego prawo. To, że jest mi czasami przykro, no to trudno, takie jest życie. Nie zawsze jest fajnie i nie zawsze jest łatwo, ale właśnie mi się wydaje, że poprzez te moje walki, walki jedna się nie odbyła, ale te konferencje, te panele pokazały z moim udziałem,
że można wiele rzeczy wyjaśnić i wiele rzeczy zobaczyć inaczej, że można człowieka poznać, że wiele osób mi pisze, że oceniało mnie w dany sposób, a po tych konferencjach poznało mnie i wiedzą, że jestem innym człowiekiem. Ile w tym jest show? Mówię teraz o freak fightach, a ile sportu? To zależy, o jakich uczestnikach mówimy, bo jeżeli mamy na myśli Tomasza Adamka, czy osoby, które naprawdę, o takie jak Lee Masti, które naprawdę się starają, żeby pokazać jakiś poziom sportowy, tak? Pewnie tych osób jest dużo więcej, których nie wymieniłam. Nie, żeby zaraz nie było tak, że ja nie wymieniłam, to znaczy, że reszta nie o to chodzi. I one się starają, no to na pewno jest to 40% takie sportowy aspekt, 60% to jest takie show, czyli po prostu te konferencje, te panele, nie oszukujmy się, one są najciekawsze, tak? Mhm. Jeżeli ktoś chciałby po prostu, nie wiem, zobaczyć sam poziom sportowy, powiedzmy, sam sport, no to będzie oglądał KSW, tak? Jeżeli ktoś ogląda freak fighty, to nie chce widzieć, jak te panele i konferencje to są po prostu jak emocje na grzybach, tylko jednak wolałby, tak, zobaczyć coś ciekawego, tak? I niekoniecznie mówię tutaj o bijatykach czy oblewaniu się moczem, nie o to mi chodzi, ale chodzi mi o to, że ciekawe mogą być czasami merytoryczne dyskusje. Wiesz, ale powiedziałaś jeszcze, że czujesz się oceniana przez niektórych zawodników i to jest też ten aspekt show. Na ile to jest podgrzewanie atmosfery, a na ile to jest na przykład szczera niechęć? No myślę, że są osoby, które mają faktycznie wobec siebie szczerą niechęć, mhm, i nie udają, a są takie, które udają. Nie będę ich wymieniała, no bo po co. Natomiast wiem, że wszystkie konflikty, które dotyczyły mojej osoby, były szczere. Okay. Były szczere, one nie były udawane, nigdy się na nic z nikim nie umawiałam i faktycznie, kiedy byłam znerwowana, kiedy działały tam emocje, kiedy mówiłam jakieś głupoty, to wszystko właśnie było szczere. Co czułaś, jak odwołano ci walkę z Gochą Magical? Byłam na pewno w szoku. Na początku chyba byłaś w szoku, że w ogóle z nią będziesz walczyć. Potem byłam jakaś zasmucona taka trochę, bo wiesz, ja się bardzo dużo przygotowałam, bardzo dużo przygotowywałam się. Wiele osób powie, że na Gosie to ja się nie musiałam tak przygotowywać i tak dalej, mhm, tak? Ale to nie o to chodzi, to ja mam te ambicje w sobie, mhm, że ja chcę po prostu. Niezależnie od tego, jakiego mam przeciwnika, przeciwniczkę, to właśnie ja tego od siebie wymagam, chcę podnosić ten swój poziom, tym bardziej, że przy pierwszej walce nie pokazałam za wiele, więc chciałam naprawdę coś pokazać i chodziłam na treningi z trenerem personalnym i miałam indywidualne treningi z K1 i miałam grupowe treningi, naprawdę całe tygodnie trenowałam mocno i to może z tego względu właśnie najbardziej było mi żal, że tego nie wykorzystałam. No i co, no trudno, no tak się stało i to się nie odstanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania i oceniania filmów na naszym kanale. Znajdziecie nas też na wszystkich platformach streamingowych. Wy na początku też chyba nie pałyście do siebie zbyt dużą chęcią. No nie, bo widzisz, ja też właśnie Gochę oceniałam, jak oceniłam. I widzisz, bo my nie znamy tych ludzi. My widzimy ich kreacje, my widzimy ich, znamy ich z internetu, a tak naprawdę nie znamy ich prywatnie. Nie wiemy, jacy są, co przechodzą, z czego wychodzą, czy to faktycznie, nie wiem, jakiś nauk, który towarzyszy tej osobie, nią kieruje, czy to ona sama coś napędza, nakręca. Też usłyszałam na swój temat bardzo dużo złych słów i na pewno miałam żal o to, no ale ostatecznie właśnie to się wszystko jakby moim zdaniem pozytywnie zakończyło, jeżeli chodzi o naszą relację, tak? Mhm. A nie o samą Gosię, tak? Jak myślisz, dokąd zaprowadzi cię ta droga? Ta konkretna. Która? Wojsko, free fighty. Ostatnio żartowałaś, że będziesz startować na Tak, dokładnie. I właśnie, widzisz, to jest dyskryminacja, bo ja uważam, że politycy starsi wiekiem utrzymują sztuczną barierę wiekową, która nie pozwala młodym się gdzieś tam rozwijać, młodym wchodzić do tej polityki. I tak jak na przykład można być posłem, mając 21 lat, świat tak poszedł do przodu, że młodzi powinni też mieć tą szansę. Ja mam 31 lat, więc faktycznie ustawowo nie mogę startować. Ale gdybym chciała, to wiem, co musiałabym zrobić, żeby próbować to wymóc. Co byś musiała zrobić? A, nie będę tego zdradzać, to jest, wszystko jest przed nami. Dziękuję wszystkim internautom za pozytywny odbiór. Niektórzy pisali, że żarty żartami, ale i tak by zagłosowali. Widzisz, żartujemy, odstawmy to na bok, a teraz poważnie. Może to jest właśnie tak, że ludzie lubią osoby szczere. Właśnie ja myślę, że ludzie głównie za to mnie lubią, że ja jestem szczera. Że ktoś mi mówi, nagrałaś rap, to jakiś to była masakra. Ja mówię, no tak, to była masakra. Tak, to była masakra. Ja się przyznaję, że to była tragedia, że nie powinnam była tego robić, ale kurczę, ja nie brnę w to dalej, tylko się przyznaję do tego. Ale wycofujesz się ze statementów, które były w tych piosenkach, czy po prostu nie podoba ci się forma przekazania tego? Nie, no w ogóle jakby nie powinnam nagrywać takiego cringe'u, tak? To było strasznie creepy, bo no nie, no nie, no po prostu nie. Ale już wtedy czułaś, jak to publikowałaś, czy
Nie, nie, jakieś kilka miesięcy później. Okay. Czyli tak szybko do mnie to nie dotarło, teraz się szybciej uczę na swoich błędach. I jeżeli ktoś właśnie odrzuca mnie za to, jaka jestem, za to, że jestem szczera, że jestem sobą, to, no, to jest mi bardzo przykro, nie? No bo po prostu ja uważam, że... Bo ludzie postrzegają mnie przez właśnie pryzmat polityki, tak? Przez pryzmat polityki wielu ludzi mnie postrzega, a ja po prostu jestem osobą, która nie udaje i która jest prawdziwa, która jest otwarta. I wiem, że wielu ludzi patrzy właśnie w ten sposób, że ja powinnam być bardziej taka właśnie stonowana, taka bardziej wyciszona i ocenia mnie przez to właśnie źle, że może to dlatego ja źle robię, bo jestem taka, jaka jestem. Znaczy, a ja po prostu zawsze chciałam być osobą niezależną, zawsze chciałam do tego dążyć, by pokazać kobietom, że można być osobą niezależną, że trzeba być, dążyć do tej niezależności, żeby... bo to daje kobiecie największą wolność, właśnie ta niezależność. I zawsze gdzieś tam właśnie i dbam o swoją rodzinę i to wszystko. I mi się wydaje właśnie, że ja czasami jestem naprawdę bardzo źle oceniana przez ludzi. Jest mi przykro z tego powodu. Mhm. Bardzo. Ta twoja wielowymiarowość może być przeszkodą, nie? Sama o tym powiedziałaś. Tak być, bo... Może tak być, że z jednej strony ludzie widzą Mariannę, która wrzuca jakieś tam kontrowersyjne zdjęcie, z drugiej strony widzą Mariannę we freakfightach, z kolejnej strony Mariannę w wojsku i że właściwie to się pytają, no to kim ty właściwie jesteś i tak dalej. Brakuje ci szufladki. I myślę, że tak, że dobrze by było właśnie, widzowie chcieliby pewnie, żebym ja była tak zaszufladkowana, że jak polityk jest politykiem, tak po prostu ja powinnam być, nie wiem, no... jakąś właśnie ukierunkowaną z tymi swoimi social mediami i tak dalej. Tylko, że właśnie ja w tym momencie akurat, w tym najtrudniejszym momencie w moim życiu, ja potrzebuję cieszę się, że mam wiele tych aktywności, bo one zajmują mi głowę. Ja nie mam czasu myśleć i skupiać się na tym, że mi się życie nie udaje, że coś. Przyznam się, że nigdy nie miałam lepszego okresu w swoim życiu zawodowo niż mam teraz. Gdyby ktoś mi rok temu powiedział, że ty będziesz miała tak jak teraz, to ja bym nie uwierzyła, to ja bym powiedziała, to musiałabym wygrać, nie wiem, w Totka, nie wiem, jaką kwotę, tak, żeby w to uwierzyć. No tak, układać się super zawodowo, ale u Kuby Wojewódzkiego powiedziałaś, że czujesz się przegrywem. Tak, prywatnie. Prywatnie tak się czuję, bo myślę, że każda kobieta na moim miejscu w takiej sytuacji, w jakiej się dowiedziała o różnych rzeczach, tak by się czuła. No, ja bym chciała przekazać wielu osobom, że jeżeli są w związkach, są w małżeństwie i tak dalej, to powinny dbać o rozmowę, o to, żeby być otwartym między sobą, żeby rozmawiać za wszelką cenę, nawet żeby nie tworzyć takich cichych dni, żeby mówić o tym, co się czuje, żeby nie okłamywać jedna drugiej osoby, żeby jeżeli czegoś nie czują, to żeby nie udawały czegoś, bo potem właśnie są takie rzeczy, jakie są, one się kumulują i ta rozmowa jest bardzo ważna, żeby po prostu zadbać też o te swoje relacje, o dzieci. Dla mnie rodzina to zawsze była świętość. Mimo, że popełniałam wiele błędów, to wspierałam swojego męża i kto mnie zna i kto nas zna, ten wie, że tak było. I jakby ja nie mam dzisiaj jakby powodu ku temu, żeby na jakiś temat kłamać, żeby, nie wiem, tworzyć jakieś dziwne tutaj rzeczy, żeby tworzyć jakieś dziwne show dla klikalności. Nie potrzebuję tego robić. Po prostu, no tak się stało, jak się stało i tyle, tak. Tutaj, żeby nasi widzowie i słuchacze mieli jasność, mówimy o tym, że dowiedziałaś się o rozstaniu z mężem z mediów. Dlatego ja chciałabym po prostu, żeby ludzie, jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś kogoś nie kocha, żeby mu o tym powiedział. Żeby, jeżeli ktoś... na przykład nie chcę z kimś być, żebym mu o tym powiedział. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, żeby udźwignąć rodzinę, tak, to żebym mu o tym powiedział. Jeżeli ktoś nie chce mieć dzieci, albo nie wiem, cokolwiek innego, to też żeby o tym rozmawiał, żeby nie udawać po prostu, bo to jest sztuczne przyciąganie komuś życia, czasu, no i emocji, tak? Mój mąż był moją miłością mojego życia. I ja po prostu świata nie widziałam poza moim mężem i tyle. Nawet po prostu teraz mi się zbiera wzruszenie, bo nie potrafię o tym mówić tak normalnie na sucho. I jak zmieniło się teraz twoje życie? Tak jak powiedziałaś, zawodowo jest super. Tak jak mówię, tak, na pewno te wszystkie aktywności, one pomagają mi przetrwać, tak, po prostu. To, że właśnie nie muszę o tym myśleć, że nie wiem, wieczorem na przykład jak siedzę w domu, już moja córka śpi, a ja jeszcze nie mogę spać, to gdzieś tam nie patrzę się w sufit, nie zaczynam płakać, nie myślę o tym, tylko wiem, że mam wiele rzeczy do zrobienia i to mi pomaga gdzieś tam, tak. To mi pomaga, bo tak to normalnie bym siedziała i się rozklejała, a tak to staram się po prostu zaakceptować to jak jest i jaka jest sytuacja
i właśnie wzmacniać się, myśleć o sobie pozytywnie, uświadamiać sobie, że na coś zasługuję, muszę iść do przodu. I ja też nie chcę, wiesz, nie chcę udawać, że o, tutaj będę pokazywać ludziom, że we frikach to tak mi dobrze idzie, że tu wygrywam, że nie wiem, że w wojsku super mi poszło, że coś i że będę oszukiwać ludzi, że w życiu prywatnym też już jestem taka szczęśliwa, że hej, nie jest tak. I czasami ja próbuję się uśmiechać, stawiam te uśmiechnięte zdjęcia, bo ja naprawdę próbuję, ćwiczę to, pracuję nad tym. Okej, okay, i co masz nadzieję znaleźć na końcu swojej zawodowej drogi? Nie będę mówić o rozpoznawalności, bo ona i tak idzie za jakimś sukcesem, jak się go medialnie tworzy. Mhm. Na pewno chciałabym wygrywać swoje walki, to na pewno. Udało mi się, jestem szczęśliwa, że mam podpisany kontrakt na dość długo. Jestem szczęśliwa z tego powodu i w ogóle dziękuję za to Federacji Cloud MMA. I co? I mam nadzieję właśnie walczyć z przeciwniczkami bardziej wymagającymi, tak? Też pod względem sportowym właśnie. I też pokazywać ludziom, że ja też potrafię to robić. I chciałabym też się rozwijać w Wojsku Polskim. Na pewno mam studia wyższe, studia magisterskie, więc moim marzeniem jest pójść na taki kurs oficerski i też w tym względzie się rozwijać. Przede wszystkim nieustannie chciałabym być zawsze dobrą matką i na pewno przy tym wszystkim chciałabym zapewnić swojej córce takie warunki życia, żeby się o nic nie musiała martwić. Nie tak jak ja kiedyś, czy będzie mnie stać na studia, czy nie, czy na to, czy na tamto. Tylko właśnie chciałabym, żeby móc sobie pozwolić, wiem, wyjechać właśnie do Tajlandii, czy gdzieś i nie martwić się o to, czy mnie na to stać, czy mnie na to nie stać. Czyli ty nie robisz tego dla siebie, tylko i wyłącznie. Ja traktuję Freak Fighty też jako moją pracę, bo ja za to dostaję pieniądze, tak? I wiadomo, że to też jest, to też daje mi utrzymanie, ale nie tylko mnie, ale mojemu dziecku. Chciałabym, żeby moja córka mogła chodzić na różne zajęcia, żeby mogła się spełniać swoim hobby, jakim są konie, tak? Nie jest to tani sport. I chciałabym, tak? Więc staram się też i samej rozwijać, ale też, żeby moja córka się rozwijała. A jeżeli ci przyjdzie wybrać wojsko albo Freak Fighty? To wiedziałam, że takie pytanie może paść, bo już ktoś mnie o to pytał. Ja rozmawiałam na ten temat już z jedną z osób, która do mnie telefonowała z wojska. Mhm. Z jednostki i na razie takiego problemu nie ma i wierzę, że go nie będzie, ponieważ też wiem, że w Wojskach Obrony Terytorialnej jest taki projekt, w którym żołnierze startują w zawodach, na przykład jeżeli chodzi o właśnie boks i sama chciałabym w czymś takim uczestniczyć, więc fajnie, że to można w ten sposób jakoś połączyć. Wiesz, ja nie łamię prawa, uważam, że nawet jeżeli nie wiem, ktoś tam kogoś przezywa, to nie jestem ja, tak? Ja tego nie robię i myślę, że nie robię nic złego, tak? I tak jak składałam dokumenty na nowo w styczniu, tak już byłam związana z Federacją Cloud i jakby w wojsku, w tej jednostce wiem, że te osoby, które tam dowodzą, są tego świadome, ale oczywiście ja też jestem świadoma tego i poddaję się temu, że będę na ten temat rozmawiała i chciała to ustalić czarno na białym, żeby nie wynikły z tego żadne problemy, bo bardzo mi zależy i na jednym, i na drugim, tak? I tu postawmy kropkę w takim razie. To był podcast. Pogadamy, zobaczymy. Ja nazywam się Patryk Wołosz, a moim i Państwa gościem była Marianna Schreiber. Bardzo mi miło.